Siemanko, jestem Lucek, ze mną jest Paweł. Dzień dobry, cześć, czołem, witam was bardzo gorąco. Maraton rowerowo-lotniczo-taksówkowy dzisiaj. I zaczynamy z tego miejsca, gdzie zaraz wam pokażemy, gdzie dokładnie, ale tak. Jedziemy przez Mont Chiliad rowerami, góralami, tutaj na dół, w to miejsce. I tutaj potem jedziemy przez tunel. W tym miejscu, gdzie jest skrzyżowanie po tunelu, wysiadamy, dzwonimy po taksówki. Nie wiem, czy przyjadą dwie naraz, to będzie śmiesznie. Tutaj jedziemy taksówkami sobie powoli, cyk, 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 cyk. I dojeżdżamy aż do lotniska. I na lotnisku bierzemy jakikolwiek latający pojazd. Lecimy do, zgadnijcie, no, bazy wojskowej. Bierzemy lasera i laserem lecimy... O shit, nie mogę dalej przewijać. Aha. I lasserem lecimy aż tutaj do doków. I w dokach próbujemy wylądować laserem. Kto nie wyląduje laserem w dokach, ten przegrywa. Kto wyląduje pierwszy, ten wygrywa, a kto... Tak, a jeżeli dwie osoby, że tak powiem, nie wylądują, tylko się rozbiją, to... No to jesteśmy dwa przegrywy i koniec. No, także tak to wygląda. Także co, ja myślę, że... A, wiesz co? Ogólnie gramy o status wygrywa i przegrywa. No. No i tyle. O złote kalesony inaczej mówiąc. Złote kalesony. Tak, tak. Dobrze. To co, pistolet sygnałowy? Ja myślę, że... gdzie tak, go pistolet wystrzelić? Sygnałowy będzie bardzo dobrym pistoletem sygnałowym. I nawet gdzie policja zacznie strzelać, nie? O, no. Nie! Czekaj, nie ma tu policji? Chyba nie ma. Dobra. No co, ja myślę, że możemy startować. Znaczy najpierw pyk. Dobrze, i teraz... No i świetnie, tam jest ten góra i tam nie będzie widać, patrz. No właśnie, jak do góry, jak tylko się ten, no tam, ten. I już, no, start. I mnie już nie widać. Jest okej. Okay. O! Ojej, co to tak ciężko? Co tak ciężko? O kurczę, nie wcisnąłem mi to, co trzeba. Ja pierdziu. No, właściłeś coś? Nie, no, początek nie był za ciekawy, ale myślę, że będzie w porządku zaraz. Emocjonujący wyścig trwa, cicho tam. Pedały ten. Nie mówi się pedały, tylko kręć. Bo pedały się pedałują. O nie. Zaraz cię dogoni, brzydnie. Moja suka. A ciekawe, jak będzie zjazd, bo z tamtej strony jest dosyć mocny. Ej, kurde, zjazd. To jest problem. No, no, no. Chcesz tu przeskocz to. Oj, chyba się kolega trochę spuścił tam po górce. Nie, ja się nie spuszczam, bo jestem asuka, jestem kobieta. Asuki się nie spuszczają. Wszystko się może zdarzyć. I tak mamy sporo, jest pełne marzeń. Sporo do przejechania. Ja nie wiem, jak ty sobie poradzisz z taką kondycją. Ja bo mam coś twoi widzowie. Twoi widzowie mówią, że jesteś grubasek, to prawda? No właśnie, ale wiesz, jak będzie szybko gruba zjeżdżał? Kurde. Chłopie. Ziom, normalnie no, takie to tak, grawitacja, te sprawy. I czemu ty jesteś szybciej ode mnie teraz? Haha, bo moja suka. Mówię ci, że jest lepiej wyćwiczona. Jak ja mam tutaj kondycję wymaksowaną. Panie koteł. Ale będzie stromy podjazd, no zobaczymy, jak sobie tu poradzisz. No całkiem nieźle, muszę przyznać. Podoba ci się, jak kręcę dupcią? Kotełkową? Nawet jej nie widzę, masz czarne spodnie. Bo ja mam czarną dupę kotełkową. Tobie by krew ciekła z nosa, jakbyś zobaczył dupę mojej suki. Takie ciśnienie byś miał. Ale co mówisz, tak przywaliłabym mi, czy co, jakbym popatrzał? Takie klapen dupen robiłaby ci przed oczyma. Zmieńmy temat, to jest wyścig, ziom. No mówię ci, takie jasuki to ty jeszcze nie widziałeś. Ty patrz, doganiam cię, jakim sposobem? No właśnie nie wiem. To kobiety są szybsze na rowerach. Jasne. Patrz, doganiam Lester cię. Lester do mnie dzwoni, co jest kurde? Lester Chester. A, bo ty tam, ja już widzę, jak ty tam ten... Płacz, ile jeszcze mam do przejechania? Ja tu bezpiecznie, normalnie jadę, a ty oszukujesz tam, już widzę. Jak bezpiecznie, normalnie jedziesz? No oszukujesz, no widzę. Jak oszukuję? Ja cały czas cisnę po prostu. Jasne. Dawaj, suka. to tu nie działa. Musisz niestety kręcić. Bo w BMX-ach jest tak, że jak się... Ty robisz, czym tak wolno? Działa to, tutaj to też działa. Ale słabiej. Tylko pod górką. Nara! Jak to zrobiłeś? Nara. Ty tak samo pedałuję, co? Nie. To jest, ty tam zwolniłeś, naciśnij caps lock teraz. Czemu mam caps lock? Nie masz. Musiałeś nie, przełączyć. Nie przełączyłem. Cały czas był włączony. No to przełączyło ci się, wyłączyło ci się, mówię ci. Nie wyłączyło mi się, absolutnie. No, wyłączyłeś, poważnie ci mówię. Musi tak szybko kręcić pod górkę i wtedy jest okej. Okay. Nie wiem, jak to tak szybko kręci, ale mój nie kręci w ogóle na klawiaturze. I caps lock jest włączony na 100%, bo jak go wyłączam, to jest jeszcze wolniej. Tak? No. No to coś jest z tym, że masz cięższą dupę.
Albo może kwestia pada, czekaj. Nie, ja nie gram na padzie, ja gram na klawiaturze. A jak pada, zaczniesz włączać, to... Nie, nie, lepiej tego nie rób teraz, zwłaszcza przy podjeździe, bo jak zwolni, to będziesz się długo rozpędzał. Już mi zwolnił, grubas. Spadł ci. Ej, włączymy nagrywanie jakimś cudem. Co? To włącz tą latę. Nie, ale nie, włączyłem właśnie w grze, wiesz? Aha, to nagrywanie. Myślałem, to że no. Odcinka. No dobra, dobra. Kurde, gruby koteł. Co za koteł. A, shit! Tu uważaj! Znaczy, w sumie jedź na te normalnie, bo tam nic nie ma. Ja wiem, tam można łatwo spaść. Nie można. Jest dobrze. Czekaj, gdzie tu się jedzie teraz? Kurde, tu w lewo, w prawo? O, shit. Ale zjazd hardkorowy, stary! Yo, pierdziu! Jaki elita przed nami. Ja tu próbuję hamować jeszcze jednak. Pamiętaj, że na padzie jak grasz, to jednego triggera masz od tylnego hamulca, a drugiego od przedniego. Nie gram na padzie, bo nie potrafię grać na padzie. A ja potrafię, haha. A co, grasz na padzie teraz? Się, no teraz przy zjeździe tak, bo jednak lepiej jest opanować ten rowerek. Opanować to sobie możesz, wiesz. No. Pewnie może będziesz tu skakał. Nie skaczę. Jak nie? Nie skakałeś? No, okej. Nie, co ty? No trzeba uważać, bo tutaj wiesz, niektóre nie, są tak, takie... Nie, tylko, że to ja mówię, ale tutaj stromo! Stromo jest! Mógłbym zabić pana kotełka, tak nie mogę zrobić. Mógłbyś go zamordować. Mógłbym go ten okocić. Przecież on nie może się kocić. Szalałeś? Zaraz cię wykocę. Jadę na skróty. Ojej, ale chopa! Woo! Znalazłeś chłopa? Kurde, nieźle. Nie! No ładnie, ale moja, chłop normalnie. Moja suka czasami chłopa. Chciałaby chłopa, ale ona sama robi za chłopa. Radzi chłopa sobie. Chłopa, tak? Radzi sobie dziewucha, no co ci mam powiedzieć. O kurde, ale jadę teraz na wielką chłopę. Chłopę. Mówisz? No, będę miał chłopę teraz. Łosiet! Widzisz, mówiłem, że koteł grubszy lepiej zjeżdża? No. Masz większe przyciąganie, co to się dzieje? Czekaj, gdzie tu trzeba jechać? Tu trzeba w ten tunel teraz jakoś się... Ja jadę tutaj zobaczyć. Nie no, co ty? Chyba tędy. Tak? No, dobra. Jadę na przełaj. Do tunelu. Czekaj, nie wiem, gdzie to jest. Gdzie o, jest tunel, jest. Jest tunel tam? Tak, jest tutaj, no. Dawaj teraz to wszystko jedno. Gazuj! Ciśnij grubasku, mały pulpeciku! Ty działa! O kurde! O shit! Nie! Otycha mnie normalnie! Oszukał! Nie! Pana mu! What? Nie, no kurde, co jest? Co, na padzie nie umiesz? Jak poleciał! Ej, tu jest ten, atak na gang! Nie! My nie możemy ich zabijać, teraz musimy tę taksówkę wezwać za chwilę. Gdzie jest ten skrzyżowanie? Tutaj jest skrzyżowanie zaraz, nie? No, to zaraz na dole, na dole. To może nie oszukiwać. O, się... Co mi się zrobiło? What the fuck? Co zrobiłeś? Nie. No nie. Czyżby rower komuś spadł? Czekaj, nie. Okej, moi drodzy, mieliśmy problem, zmaściłem troszeczkę, bo przeteleportowałem się do Lestera. No i musiałem tutaj wrócić z powrotem, do Pawła się przetargować. Ej, tutaj tak. Rowerzyści w ogóle stoją, what the fuck. No właśnie też, nie widzę, aby ci też mają zjechali maraton. Drogę. Też mają maraton. Drogę, jeden poszedł się odlać. 3, 2, 1, start. I teraz tak, musimy zjechać tutaj na dół do skrzyżowania, zamówić taksówki. No co ty tam znowu robisz? Znowu z tymi skokami, w tunelu skoki, tu skoki. Cicho, uspokój tam, się tam. Ja tu jadę, gram fair play. Fair play gramy. A to śmiesznie wygląda. Bany kopy. Ja tylko w słuchawkach słyszę, jak on tymi klawiszami mam. Cały czas. To jest nieprawda, to jest kłamstwo. Dobrze, i teraz zamawiamy z te taksówki. Taksóweczki. Tak, teraz taksóweczki, musimy pojechać szybko, na lotnisko. Szybko. Weź ten rower ze środka, bo nikt nie ruszy. To jest blokada drogowa. Dobra, pyk. Zobaczymy, gdzie ten. Szybko. Samochód niedługo dojedzie, okej. Okay. Gdzie jest? Tu są dwie. Która jest twoja? Chyba tamta. Na razie. No i ziomno, ruszaj, ile można na ten. Jestem pierwszy. O nie, co się dzieje? Dobra, jaką masz reklamę, bo ja mam z laską. A ty nie masz reklamy. Ja nie mam reklamy w ogóle. To masz lżejszą taksówkę. Powinna być szybsza. No, na pewno.
Nacisnąłeś spację, żeby szybciej jechała? Nacisnąłeś, bo widzę, tak, że szybko jedzie. Nacisnąłem. Patrz, jedziemy dokładnie tymi samymi torami. No widzę, dokładnie tak samo jedzie. Zion, ty jesteś głupi, weź go wyprzeć. Spacja, jeszcze raz spacja. Dam ci milion. Kurde, zadriftował tu nawet. Ej, doganiasz mnie. No, widzisz, mój jest lepszym kierowcą. Chyba coś tam doganiasz. Ale jakim... Co jest? Aha, dobra. Na skróty pojechał. Nie, to było inteligentne, to było naprawdę inteligentne. Dziękuję pani. Świetnie. Szkoda, że oni nie mogą między sobą rywalizować, nie mają jakichś takich... No. To by było śmiesznie. O, tak, pójdź go jeszcze, no pewnie, no. Nie, i ciebie powinien zablokować. O tak, to by było to. Cię zaraz zablokuję. Kas. Nie, bo wiesz co, może jeszcze się zdarzyć tak, że na skrzyżowaniu ktoś wpuści mnie, a nie ciebie. I wtedy będziesz miał przerąbane, bo wysiadamy dopiero przy lotnisku. No. No i jedź na skróty, ziom, tam jest skrót przecież. Oni go nie znają. Ile no nie, ale widać go na przestrzał. A, nie można tu powiększać mapki. Co jest grane? Goni jak mnie tu, tam. Jak tu człowiek ma wygrać? dawaj, ciśnij. Weź sobie kamera ze środka, zobacz jakie tu napisy są. No ja smoking. Wiem, tam nieraz byłem, ja tutaj kibicuję z zewnątrz, patrzę czy dobrze jedzie. No, teraz ja się oddaliłem trochę, o parę milimetrów. Dawaj, dobra, bierze skrót? Dawaj na przestrzał. Nie. Nie umiem tego skrótu robić. O, uwaga, patrz. Za sytuacja zamocowana. Nie, po co hamujesz? Wyprzedź go. No, nie może kampera wyprzedzić, serio? O, rany. Ej, to jest kamper wycieczkowy, możemy kiedyś wycieczkę zrobić. To jest naprawdę super wyścig. Tak szybki, że koko. To jest maraton, nie wyścig, no. To jest triaton-maraton. No, triaton-maraton, dokładnie. My na rowerach szybciej jeździliśmy, chciałem... No właśnie. O, patrz, co się dzieje. O nie. Ale tutaj jest... wyprzedzi, już musi wyprzedzić. My już w zderzak jedziemy. Nie, jest podwójna ciągła, nie wyprzedzają. No, ale już zaraz koniec trasy, także... Mhm. Bierzemy, co tam będzie, nie wiem, samolot, śmigłowiec, obojętnie co i lecimy na bazę wojskową. To jest baza wojskowa, to, później kto... lasery, a później lądowanie w dokach. Tak, w dokach. Kto pierwszy tam doleci na bazę wojskową, ten lepszy, znaczy, bo... Znaczy nie tyle dotknąć doków, co zatrzymać się i żeby... Tak, wylądować, wysiąść. Fajnie. Dobra, uwaga, wysiadam. $91 u ciebie? $91. Dobrze, tyle samo. Bez oszukiwania tutaj. Bez oszukiwania. Kurde. Gdzie? Spadł wam. Nie, ma tak. Bez oszukiwania, no. No kurde, tak nie miało być. Co to za maraton? Siedzę ci na ogonie. Dobra. Ja pierdzielę, no. Co za pijawka cholerna. Ale patrzcie go, jak się przyssał. Nic nie się. No nie, tak nie miało być. To jest wyścig. No jak mam się teraz ścigać? Jak no siadać do tego samego. Się, jest... Ej, Lucek, patrz, chyba ktoś cię ściga. Gdzie? Spróbuj go zgubić, szybko. Rób manewry. No śmieszne. Gdzie jest ta baza wojskowa? Chociaż zaznacz. Albo nie, zaznacz, wiesz co, jak teraz lecimy. Jak ma pomagać jeszcze? Nie, zaznacz doki szybciej, tam na dole. Szybciej, bo muszę wygrać to. Doki zaznacz. A, doki? No, doki, tam żebyśmy mniej więcej w jednym punkcie wylądowali. Albo weź tam, zaznacz miejsce, gdzie, wiesz, będzie trzeba jeszcze dojechać tym samolotem. Nie, zaznaczę, tak powinno być. Bo chciałem ci zaznaczyć gdzie indziej, byś tam poleciał. Co zaznaczyłeś? Boję się, muszę sprawdzić. Dobra, nie, zaznaczyłem prawdziwe punkty. Dobrze. Doki. Dobrze. Dobrze mi idzie nawet. Idziemy łeb w łeb, moi drodzy. Właśnie, no, teraz łeb w łeb, dosłownie. To jest po prostu no, niesamowite. Zgraliśmy się bardzo dobrze. Trzeba było brać Cargo Boba. Czemu nie wziąłeś Cargo Boba? No bo nie chciałem Cargo Bobem lecieć. Mówię ten... Chciałem się napić trochę wody w międzyczasie. Aha, okej, dobrze. No to teraz... Uwaga, bo zaraz będziemy lądować. Dawaj pilocie, leć szybciej, tak powoli. Będziemy zaraz lądować. Będziemy zaraz lądować. Zaraz nas uziemią, tyle ci powiem. Będziemy zaraz lądować. Yeah! Dobra, lądujemy. O shit, laser. W powietrzu. Oj, no co czułeś teraz? Coś mnie tu strzelił.
No, lipa trochę. Znaczy jest laser, ale zaraz przy czołgu. Ja mam przy sobie tylko dwa czołgi. To chyba nic poważnego, nie? Nie, no ziom, no proszę cię, no. Dwa czołgi. Jak co dzień, no. Shit. Shit. Nigdy się tak nie bawiłeś. O. No, z czołgami. Jest, 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 mam, dobra. No, ale... kurde, czołg mi strzelił. Laser. Ja laser. Już byłem, ja już prawie przy laserze byłem i nagle czołg się pojawił. Ja pierdzielę. Dawaj, dawaj go. Dawaj go, dawaj. O shit, dawaj lasera! Nie! Kurde no. Nie, no nie, nie akurat czołg. Nie, no nie, nie, nie. Nie, to było coś innego. Potrąciło mnie auto! Czekaj, bo trzeba teraz znaleźć... Nie możemy brać swoich aut, musimy znaleźć jakieś nie, nie, takie... musimy znaleźć sobie jakieś... Kurde, wziął najlepsze auto, jakie chyba mogło być tutaj w tym rozdaniu. Nie, jedzie następne. Widzę, ale nie złapię go, nie złapię go. Gruby? Czekaj, tym spróbuję. O, pyk, może się uda. No trochę za gruby jestem. Zejdź z chodnika! Dobra, wleci tam czy nie? O nie, nie wleci! Bez ja, jakie dziadostwo. Musi, musi. Nie, no mój nie wleci. Ej, tam laser lata normalnie sobie. Ten, mój wleci, mój wleci. Ty on w powietrzu zawisł, laser, zobacz, what the fuck? Gdzie się ryjesz? I? Ach! O, szukista, więcej się rozpędziłeś chyba. No, ja miałem BMK. BMK jest idealna w rozbijaniu. Dobra, laser jest w powietrzu, widzę. Czyli jest szansa na to, że nie wystartujesz, dobrze. Teraz trzeba znaleźć jakieś okienko, żeby nie było tych. Żeby nie było czołgów. Okej, chyba będzie dobrze. Shit. Zabij go, zabij go. Wysiadaj, 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 wysiadaj. Zabij go, zabij, 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 bierz broń szybko! A, giń. Dobra. Bijaj, 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 bijaj. Bijaj, 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 bijaj. Bijaj, 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 szybko. Gdzie ci czołg tam przy fanzoli, tyle ci powiem. Nie, nie mogę, nie może czołg, nie ma tu czołgu żadnego. Startuj! Startuj! O shit! O shit! O shit! O szukista! Co się dzieje? Czemu tam lecisz w ziemię? No bo żeby mnie nie namierzali. O kurde! Jezus! 10 czołgów tu jedzie! Ale jeszcze trzeba wylądować. Ja wiem. A jak się nie wyląduje, to po drugiego lasera trzeba. Tak? Nie, jak się nie wyląduje, to, że tak powiem, jesteś przegryw. No tak, to tak. Ustalaliśmy. Dobrze, no. Ale to jeszcze druga osoba musi wylądować. Jak ja nie wyląduję, jak ja się zabiję, no. To ty możesz wygrać tylko wtedy, kiedy ty wylądujesz. No tak, laserem. A jeżeli ja się zabiję, to też przegrywam. Także dokładnie. Widzicie, zasady są bardzo tutaj wyśrubowane. Nie ma tak, że ktoś... Mogę dolecieć pierwszy, ale jak nie wyląduję, to dupa. I no. Mogę przegrać, mogę przegrać. O, shit. Ty, samolot mi się psuje. Musieli mnie strzelić. A, widzisz, widzisz. O, pierdziu. O, shit! Dobrze! O, shit! Dymi! Strzelałeś do mnie! Nie strzelam do ciebie, ziom! Nie dolecę! Jak ja nie miałem nic takiego. Nie dolecę! Nie, no muszę jakoś dolecieć. Wysokość, szybko, wysokość. Póki jeszcze działa jakoś. Póki co, nic ci nie działa. No, dupa jest. Dupa, dupa, dobrze. Jeszcze jakoś działa, ale kurde. Zaraz się zacznie palić i zginę, a wtedy lipa. I no i dobrze, niech ci zgaśnie przy tym, przy ziemi. Nie, może jakoś się uda. Dobra, próbujemy podejście, bo nie mogę już większego koła zrobić. Otwieram podwozie, otwarte. Dobra, podwozie działa. Chyba właśnie mi zgasł silnik. Bile, ale bile to dobrze, pada. Do lądowania się przyda, zgaszono. No, tak, nie, jeszcze działa, jeszcze jest okej. Okay. Jeszcze w miarę okej. Okay. Teraz trzeba znaleźć taki spot fajny do lądowania. Takie miejsce idealne. O, o, rzuca trochę. Jak oni mnie tam trafili, że tak mnie trafili? Idź tam, zabij się! Gdzie to się ląduje? Co, ty już przyleciałeś tu? Jestem! Nie, nie liczy się, rozwaliłeś! Co? Wybuch czy nie wybuch? Nie wybuch, nie? No. No dobra, wygrałeś, no Paweł wygrał. No.
jak wylądował bez jednego skrzydła. Ja pierdzielę, wygrał pierdzielony. Ale ty byłeś daleko za mną. A nie, w sumie nie, to samo chyba wyszło. Mi się wydaje, że razem dotknęliśmy albo... Nie, nie. Ja wylądowałem za tym punktem, bo nie miałem już silnika. Aha. I to ty wygrałeś, bo ty zatrzymałeś się dosłownie w tym punkcie. Nie wiem, jak to zrobiłeś, ale udało ci się. Paweł wygrał, no nie ma, powiem nie ma tak, łatwiej się ląduje przy użyciu bez jednego skrzydła. Oj. Tak? Idę stąd. Chodź tu, wygrałeś. Dobra, Paweł wygrał ten maraton. O nie! Paweł wygrał ten maraton. Wygrałem, udało się, dziękuję. Co dostanę za nagrodę? Nie wiem. Dostanę jakąś nagrodę? Czekaj, wezmę jakiś fajny ten. Mam defibrillator. No, mam dla ciebie topory. Ja mam dla ciebie też nagrodę. Mówisz? No. Możesz ty. Niech ci piknie tam, zobaczysz. Możesz ty normalnie. Czekaj no. Mnie ściga policja? Myślałem, że mnie ściga policja. Zrób tego. Defibrillator. Tym symbolicznym akcentem możemy skończyć ten odcinek. Miło się ścigało, jeżeli wam się podobało, dajcie znać. Trzymajcie się, pa pa. Na razie, cześć.